Dobra. Cześć czołem. Słuchajcie, drugi Battle Report w przeciągu 2 tygodni to jest szok. 200% normy, 30% starań. Dzisiaj z nami Kuba. Hej. Kuba gra orkami. Opowiesz nam coś o swojej armii? No to tak. Trzy batalony, czyli 18 cpeków na start. Pierwszy batalion to są 3 30 boysów shootasów z Warbossem i Weird Boyem. Drugi batalion jest z 30 Gryczinów, 2 Weird Boy i 15 Smasha Gunami. Tak, i trzeci batalion jest Bad Moonsów z 15 Lutasów, 30 Gryczinów, Weird Boyem i Shock Attack Gunem. Gdyby ktoś się zastanawiał, gdzie są gracze inne, tak, po prostu będą sobie wiaderkę. Klan, gdzie są Smasha Guny, to jest ten nowy, z nowej książeczki, gdzie Smasha Guny będą miały po prostu przerzuty pału w trafianiu i inwa na szóstkach. O, okej. Okay. Dead Boys są oczywiście w Evil Sansach. No i tyle. No. Jeżeli chodzi o cepeki na początek przed grą, no to minus 1 cepek za Vigilusa dla Shock Attack Guna, wiadomo. Minus 1 cepek dla Warbossa, żeby miał inwa, wunda i atak. 2 cepeki na Lutasy, też z nowej książeczki, żeby rzucały 2 kostkami na ilość strzałów i sobie wybrali wyższą kosteczkę. I w sumie to chyba tyle na tym momencie. Wszystkie relikty, traity. No, Shock Attack Gun będzie oczywiście tym reliktem. Warlordem jest Warboss i on będzie miał traita plus 1 cepek i zwiększenie jego zasięgu aury o 3 cale. Mhm. Także no, na razie to tyle. Czyli miałeś 18 cepeków, wydajesz? Wydaję raz, dwa, trzy. 4 plus 1, czyli 3. No to 15 cepeków mam na start. Dobra, i tak jak rozmawialiśmy przed grą, Weird Boye znają dwóch z Nada Jumpa, tak, jeden zna Warpuffa. Dokładnie tak. Dobra, to chyba tyle, dzięki ci. Proszę. Dobrze, to znowu Harlekiny, druga gra. 2 bataliony, 13 cepeków. Wszystko jest Soaring Spite, więc mogę strzelać. Więc mogę strzelać po adwansie bez kar. Z broni asaltowych. Warlordem jest Shadow Circa. Shadow Circa, która będzie miała Warlord trait ataki, żeby móc wyjść z pojazdu, z pojazdu, który się poruszył i będzie znała popychaczkę oraz Film of Paina na szóstkach. Druga Shadow Circa będzie znała obniżenie liderki i Deathly Mortale oraz czar z kontestowaniem liderki i za każdym razem, kiedy będę wygrywał ten rzut, wówczas przeciwnik dostanie jedną mortala. Efekt kończy się w momencie, w którym przeciwnik wygrywa rzut lub rzuca szóstkę, co automatycznie kończy. Teraz tak, Dev Jester, Trup Masterzy, ten będzie miał Power Sword reliktowy, więc będę dodawał tyle ataków, który jest numer rundy, czyli w pierwszej rundzie mam 5 plus 1 atak, w drugiej 5 plus 2 i tak dalej. Wydam też jednego cepeczka, żeby dać mu pivotal rolę i będę miał 2 pivotal role. Pierwszą rolą jest zawsze wundowanie na 2 plus, chyba że targetuję wiku albo potwora. I druga rzecz, drugą rzeczą, którą mu dam, będą 2 mortale w oddział, który atakowałem pod koniec kombatu. Teraz jest drugi Trup Master. Ten będzie miał tylko i wyłącznie przerzuty wound roli w fight phase, czyli to, co jest standardowe na nim. Będę miał też reliktowy płaszczyk, żeby móc wyłączać Overwatcha na 3 plus, znaczy żeby wyłączać Overwatcha, jeżeli adwansowałem. Oraz inwa 3 plus strzelaniu. Zielony Dev Jester będzie posiadał zdolność z szatkowaniem hord, czyli targetując unit, który ma 6 lub więcej modeli, będę każde moje trafienie z broni
Będzie liczyło się jako 3 trafienia i jemu za jednego CPK wykupię reliktową broń, żeby mieć zawsze siłę 6, AP 3, damage 1 albo pojedynczy strzał, który wbijać będzie dodatkowo D3 mortale po trafieniu. I drugi jegomość będzie po prostu wyłączał Overwatcha w momencie, w którym trafię w unit. Miałem CPK-ów 13, wydaje 2, zostaje mi ich 11. No już masz tam czekać. Dobra, to jest deployment. Ja będę... Czyli rozstawiałem się jako pierwszy. Rozstawiłem się agresywnie wszystko do przodu. Kuba rozstawił się tutaj. Czy będziesz chciał przejąć inicjatywę? Tak, oczywiście, że tak. Ja się rozstawiłem tak, że czy bym zaczynał, śmiało, czy nie. Tak byś tak rozstawił. No to patrzmy. 6, przejąłem. To poczekaj, kawalerze, będę płacił cepeki. Dobra, i teraz zrobiłem jedny myk, wydałem 3 cepeki i przesunąłem 4 unity, czyli 3 razy bajki. I Shadow Sirka, o której właśnie powiedziałem, że ma aurę do tego, żeby wszystko, co jest w 6 calach od niej, było traktowane, jakby było 6 cali dalej od przeciwnika, który mierzy miareczką. To co? Żółwik i lecimy. Lecimy. Dobra, słuchajcie, ruch bardzo szybki, bo Kuba jest zdolny chłopak i szybko się orkami porusza. Wszystko poszło do przodu, wszystko lansowało. Pokażemy jakiś psychic, bo pewnie to nam będzie najciekawsze. Tutaj jest jeden znacznik nieobsadzony, tam jest drugi znacznik nieobsadzony. Tak? No generalnie na razie tylko 4 jest pod moją kontrolą. I środek. Tak, no ale jakby do skarowania liczy się na razie tylko 4. To co nas teraz interesuje, to czy wyjdzie do jumpa. Kto rzuca? Także próbujemy. Zaczniemy od... Żeby miał plusy, on ma tylko plus 1. Bo nie powiedziałem ci jeszcze jedną rzecz, kto co ma. A, wałuję. No właśnie. Żeby nie było, że cię wałuję, to będę zaszyć. Zasadniczo dla mnie jest dobrze, bo nie będzie strzelania żadnego obrzydliwego w tej turze. Ups. Także ta jumpa będzie na pewno u niego, warpath jest u niego, no i druga jumpa też jest u niego, no bo tak jak mówiłem, są 2 jumpy i 1 warpath, nie? Mm-hmm. Także zaczniemy od ta jumpy u niego. On ma jakieś bonusy, bo ma ileś tam oreczków. Tak, z tego co widzę będzie miał na pewno plus 2, plus 3 raczej nie, bo 10 celach nie jest aż tyle oreczków obok niego. Dobra. Zaraz to będziemy sprawdzać, jeżeli będzie miało znaczenie, także patrzymy. Weszło i bez tego, nawet jeżeli jest plus 2, to i tak nie ma pewna. Nie, ja nie mam jak rozproszyć, więc śmiało. Ale patrzę, że wiesz, nie ma perylada, nie? Nie ma, weszło, rzucał on, wybieram unit lutasów oczywiście. Także lutasy lecą. Z lutasów zrobimy bombę i postawimy na znaczniku numer 3 na pewno. Żebym też tam miał szansę poskorować. I będą szczelały do twoich motorków. Wolałbym nie, ale dobrze. No też muszą. Tylko ja muszę się ciebie zapytać o jedną rzecz. Czy otwieranie okien jest w fazie ruchu? Oni mogą wylądować. Nie ma czegoś takiego jak otwieranie okien. Okej, okay, czy po prostu strzał to jest jakby deklaracja? Znaczy nie ma czegoś takiego jak otwarte okna, bo gramy według WTC, czyli chyba parter jest zabity zawsze, a chyba piętra były. Okej. Okay. No dobra, niech będzie. I oni już kontrolują na tym pierwszym piętrze, tak? Tak, no liczy się chyba kontrola tutaj, od... Chyba jest sferycznie, więc do góry po prostu leci kontrola. Rozumiem, no dobra. Chociaż to jest do sprawdzenia. Wiem, że muszą wszystkie znaczniki być na ziemi położone. A najwyżej sprawdzimy po grze i zrobimy jakąś erratę krótką. Tak, najwyżej cię zwołowałem i tyle. Bo to pierwszy raz. Dobra, to Dajam wszedł. Co dalej wejdzie? Albo nie. Albo poczekaj, jeszcze muszę się zastanowić na szybciutko, bo tak, tutaj jak postawię, to niby kontroluję 3, ale w twojej turze możesz ich wybić, więc ewentualnie jeszcze mogę ich postawić przed greczynami, żeby ich jakoś obronić. Tylko z drugiej strony ty masz tyle ruchu, że i tak wlecić za nich, więc to nie ma znaczenia żadnego tak naprawdę. Dobra, to chyba zostałem tak jak jest. Mhm. Zobaczymy, ile zrobię. Dobrze. No dobra, to jest. A nie, jeszcze jeden czar. Warpath, czy wejdzie?
Warpath, tak jak mówiłem, jest u niego. On mm-hmm. będzie już na pewno plus 3, więc zobaczymy, czy wejdzie. 6 plus 3, 9 weszło na 100%. I Warpath wejdzie na niebieskich na pewno. Dobra. Dobra, krótkie podsumowanie. Lutasi, którzy wylądowali tu, zabili 5 motorów. Bo każdy z nich strzelał 3 razy. Tak. Wszyscy byli widoczni. To akurat był całkiem zdrowy przeciąg. Zginął też pojazd. Z pojazdu wyszła wkładka. Zginęło 2 grajków. I szarże. Szarże. Lecimy z szarżami. Więc tak, niebiescy deklarują szarże na pewno w... Wydaje mi się, że te, na pewno te dwa motorki. No i co? No i w tą wkładkę. No dobra, czyli tak, tutaj są. Zacznę od tych, od shurikenów, czyli tutaj trafiło, to jest siła 6. Na trójkę. W trójkach i to jest AP4. Dobra, no to tak jak mówię, korzystam z tego inwa od KFF-a. Na piątkach, jeden szedł, jeden zginął. Jeden. I jeszcze wkładka. Raz na piątkach. Trafiło apek recha. Dobra. I tak na piątkach zdałem. To szarżę. Tak, tak. Dobra. Więc tak. Najpierw ci zmierzę, żeby nie było. Czyli tak. Tutaj potrzebuję, jestem w czterech, czyli potrzebuję 3, bo mam plus 1 do szarży. I 3 wystarczą już na udaną szarżę. Z daka oczywiście przerzucam obie. Z Jurigo, przepraszam. 7. Czyli 8 z moim Iwilsansem. No dobra. Chyba do piechoty nie dojdziesz, ale... W sensie, wiesz co, wydaje mi się, że jest szansa, bo tak, 8 jest tutaj, czyli jak się jeszcze dosunę, to mogę ich złapać. Spróbujmy. Dobra, zaraz wrócimy do tego kombatu. Tylko sprawdzę, czy mogę, bo nie... Szarża numer 2. Nie, no możesz. Wydaje mi się, że w 12 celach jesteś tym czerwonymi. No dobra. Jestem 10 z tego, co widzę. Jeszcze sobie sprawdzę dokładnie. 10 dokładnie. Nawet 11 trochę. Nie, to powyżej 10, czyli potrzebuję 10, czyli 9 na nich. 10, bo plus 1. No to wyszło idealnie. Dobra. Szybkie podsumowanie kombatu, te też tury. Tutaj Kuba stracił kilka modeli, ale ja straciłem pojazd i w zasadzie nie mogłem wyjść niczym poza bohaterem i ten tutaj został. To jest jego mość, który wyłącza, wyłącza. Dobra, to jeszcze moralki. Wydaje mi się, że tutaj muszę tutaj zginęło ich 5, mam liderki 8, więc no niestety uciekł ostatni model. Straty moje są takie, że straciłem 2 modele, znaczy dwie łódki, jeden oddział bajków, 2 oddziały trupsów, co jest kiepskie w zasadzie. No i jeżeli chodzi o moje karty, to zrobiłem Scorby Skies, Secure 3, kontroluję tutaj i Secure 1, nie. Secure 1 nie, więc Secure 1 sobie zostawię, a te dwie zrobiłem. Dobra. Dobra, krótkie podsumowanie ruchu. Wszystko uciekło z tych nieszczęsnych kombatów. Łódka poleciała na znacznik. Reszta idzie tam do lutasów. Poplądrować. Mam z karcioch Supremacy No Prisoners Secure Objective 3. Chciałbym zrobić te wszystkie karcioch. Teraz zrobimy sobie szybki psychic. Zacznę od tego, że Shadow Circa popchnie oddział w 3 celach od siebie. Nie. Przerzucę za jednego capeczka tej pałę. Wezmę inną kość. Udało się. Teraz ten unit po prostu sobie wskoczy tutaj. Teraz druga rzecz, która się zadzieje, to rzuci Smite'a w niebieski oddział orków. Nie. Teraz druga czarodziejka rzuci w ten oddział orków obniżenie
Liderki o 1, idę 3 mortale na siódemce. Weszło. Jeden mortal, czerwonych orków. W czerwonych? Tak. Dobra. I rzucę w nich smajta. Mhm. Nie, nie wyszło. Okay. Dobra, to wszystko z czarowania. Dobra, strzelanie. Wygląda następująco, że lutasi zeszli. Ci się postrzelali w lutasów i się schowali. Ci postrzelali w bojzów, ale jakieś tam pojedyncze jednoty zmarły. Teraz będą szarże. Podsumowanie kombatu. Trochę się to przerzedziło, ale też to był tajemniczy wysiłek kilku oddziałów i dwóch bohaterów. W moralkach uciekli lutasi. Tutaj uciekło trzech chłopaków. Z kart zrobiłem supremację, zrobiłem Secure 3, ponieważ kontroluję go motorkiem. I w zadaniach misyjnych zdobyłem jeden punkt za więcej znaczników, mam więcej znaczników 1-4, a Kuba zrobił z kolei kill pointy, bo zabił mi więcej nimków niż ja jemu. Aha. I kolejna rundka. Dobrze, szybkie podsumowanie, runda druga. Kuba dobrał karty następujące. Secure 1, Secure 4 i Master D-Warp. No to akurat łatwe wszystko. Do zrobienia generalnie. Megany się nie ruszają, no bo w sumie nie mają do czego strzelać. Nawet jak się poruszą trzy cale, to nie będą miały zaś doku na nic. W sensie tak jak stoją teraz, pięciu widzi i tak tą latającą łódeczkę. Zobaczymy, czy będą zasięgi. Raczej tak, chociaż one... No, znaczy ona jest w zasięgu 6, to powiększenie zasięgu, więc... Czyli 42. O, to robi różnicę, tylko jak się poruszę, to wtedy na szóstkę będą ją trafiał, tak? Bo ona ma minus 1. Tak, bo ma minus 1. No dobra, bo na chwilę obecną w takim razie na 42 będą tylko 3 do niej miały zasięg. Ale reszta najwyżej postrzela po tych trołowcach, no nie mam co o tym. To stoją tak jak są. Dobra, to psychic, bo to jest... Ja najpierw te 3 cepeczki oczywiście wracam turbowych, nie? Okej. Okay. W sumie racja. I tak mi został jeden ostatni cepeczek. Mi już w ogóle. Kuby w ogóle. Ja sobie zaznaczę, że mam jeden punkt z misji. Kubek. Wychodzę nimi 9 cali od twoich motorków i tak, żeby się mieścili 9 cali w custom force fieldzie. No i tyle, no i wystawiam. No, będzie wojna. Najbardziej zależy mi oczywiście, żeby tą trójeczkę ci odbić. Ale myślę, że potem ty mnie z niej ściągniesz, bo tam masz jeszcze motorki, zapasie. No, zobaczymy. Jeszcze zobaczymy, czy wejdzie mi za jump, to będzie bardzo istotne. W sumie jesteś poza zasięgiem gościa z Warpuffem, co? Nie. Patrz. Ile to ma, 18 cali zasięgu? Nie. Chyba 12, nie jestem pewien, nie chcę skłamać, ale ile by to nie było, to jest 8 cali, więc na 100% nie ma. Spoko. Dobrze. Dobrze, dobrze. Tyle. Czarujemy. Także właśnie zaczniemy od Warpuffa. 7, nawet plus 3 to i tak jest 10 bez peryla, Warpuff wchodzi na nich. Ta jumpa, czy wejdzie? Tam już bez plusów. 8, idealnie, na 7 wchodzi. Ta jumpa weszła i ta jumpa będzie na moim shock attack gunie. Zastanawiam się tylko jeszcze, gdzie go puścić. To jest to... heavy broń, tak? Inaczej, czy asaltowa? Heavy. Okay. Gdzie będzie miało najwięcej sensu, żebym go postawił? Tutaj jest jakaś układka? Nie, tu już wszystkie samoloty są puste. Okej, okay, spróbujemy cię ściągnąć z tej trójki. Więc jumpnę go tutaj. No. Będzie to miało najwięcej chyba sensu. Tutaj i tak będziemy strzelać czymś innym. Tam to mnie nie boli. No dobra, to tyle z czarów, bo nic więcej rzucić nie mogę. Także strzelańsko. Poczekaj sekundkę.
Dobra, to nakręcimy. To akurat chyba strzelania nie ma za dużo, co? Tak, no może trochę rzucania będzie, ale postaram się jak najszybciej. Zacznijmy od smashaganów. Tak jak mówiłem, tak jak liczyliśmy, trzy pierwsze mają zasięg do tej łódeczki, więc trzy będą strzały do niej. I z karą. A piechota nie ma tej kary, więc... Tak, ale tak, tak, z karą do tamtej łódeczki. Pierwszy. Ile razy? Trzy. Łopa, nic. Druga. Ile razy? Trzy. Szóstka, jedynka, jedynka. Przerzut pał. Szóstka to dodatkowe daka daka, czwórka nie trafia, więc dodatkowe daka daka nie. Czy ta jedna zrani? Tak. Inf. Tak. No i trzecia, ostatnia. Ile razy? Dwa razy. Piątka, szóstka. Szóstka dodatkowy. Jedynka przerzut. Nie. Dwa trafiły. Pierwszy zranił, drugi zranił. Tak? Bo tam? Mhm. Okay. Zdane, nie zdane. Tu jest 5 wundów, więc musisz wbić się na piąteczkę. Tu damy. Jeden. Został na 4 wundach. No tak jak też wcześniej patrzyliśmy, te 4 mają zasięgi tylko do piechoty, więc ta czwórka będzie strzelała do tej piątki. Dobra, to ciekaw jestem, ile będzie strzał, bo to ma zasadniczo tafa 3, więc nie jesteś w stanie tego nie zdać. No ale to będzie... Nie, no jak dwie jedynki dorzucę. Dobra, kolej tam. Jest szansa. 4. Ok. Pierwszy. 2 razy. Oni nie mają kar, ale trójki nie trafiają. Drugi. Raz. Nie trafił. Trzeci. 2 razy. Nic. Wow. I ostatni. Raz. I trafił. Czy zrani? Zranił. Nie. To się zdałeś, tak? Znaczy już cała armia ma 4 plus imba, więc... Dobra, no i tak jak widzisz, potężne smashagany nic nie zrobiły. To, co nas interesuje teraz najbardziej, Rulshokatagan. Reliktowy będzie strzelał do tej łódeczki tam na jedynce, tak? W sensie to tamte. Tak, no, na znaczniku numer 1. Tak. No to siła. 7. Na trójce. Ile razy? 7. 2, 4, 6, 7. Mam karę, tak? Minus 1. No to i tak szóstki tylko. Przerzut pał, przepraszam. Jedna szóstka. O grzybie, ale ten minus się trafił, dobrze. No dobra, czyli ta jedna zrani. Tak. No tak, jakby trzymał na save'a. Czekaj. Już rzucałeś jakby i tak więc. Save'a? Nie, nie przerzucałem save'a, bo mam cały czas jednego CPK. Zaczynam nim rundę. No to decyduj. Nie no, przerzucę, to jest... Jasne. I bez cepeczków jesteśmy, tak? I bez cepeczków. Dobra. Już... Ile? 4. Gramy normalną grę. Został na 2 rundach. Dobra, gryciny, które tam podeszły. Mają do niego minusy, czyli na piątkach. Szóstka, piątka. Taka, taka. Nie. Czy zranią? Siła 3. No ta w 6. To nie. Nie, czekaj, ta w 5. Okej, okay, no to jeden zaj. Nie. O kurde. Ulala. Greczyny snajperzy. Jeden. Tam, tam, tam. Tam, tam, tam. No dobra, wszystko co miało postrzelać, postrzelało. Tak, to tak. Chyba jedna szarża będzie, co? Czekaj, pojdzie. Czy będą mieli zasięgi do tej piechoty tutaj? Tak, kilku strzeli. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. 3, 6, 9. 3, 6, 9. Szóstki i piątki, bo nie biegali ani nic, także całkiem sporo tego wyszło. Wolala. Szóstek, 3, 4, 5, 6. 6 szóstek, nic dodatkowego. Ta w 3, czyli na trójkach. Łop, łop, łop. 3, 6, save. To jest który? Ten pełen, tak? Tak, ten tutaj. Dwóch zginie. Dobra. I greciny nie biegały. A nie, biegały, przepraszam. Greciny biegały. Jeszcze w sumie, jak tak dobrze poszło, to może ci będą mieli zasięg. Tutaj już nie widzą. 3. Ale strzelam. 3 do tej trójki. Jedna piątka. I nic. A nie, tak, trójka jest. No to jeden save. No i się opylało. No dobra, szarże. W
takim układzie. To, co nas najbardziej interesuje. No to zaczynamy od deklaracji szarży czerwonymi, więc overwatchuj. Teraz patrzę. Pięciu widzi. Się bez tego jednego, który jest. Jasne. Dalej, dobra. Podsumowanie walki jest takie, że chłopaki zaszarżowali. Zabili jedną podstawkę, ja zabiłem 10 chłopów. Tutaj jeden oddział uciekł z morale i jeden dalej się trzyma. Pora na moją rundę. Tylko jeszcze mało podsumowanie, jeżeli chodzi o punkty, to zrobiłem Secura 1. Zrobiłem Secura 4, jest u mnie, trzymają gryczynę z tyłu. Ty i Master Dwarpa za 1. Okej. Okay. No i z trójki mnie w razie czego zepchnąć, bo masz tam gryczynę jednego. Ale to zobaczymy, bo już teraz twoja tura, nie? Dobra. Dobra, podsumowanie ruchów, trochę manewrowania. Mam nadzieję, że coś wyjdzie. I teraz coś, co jest mi bardzo potrzebne, czyli spróbuję popchnąć ten oddział na szóstce. Już możemy się odpychać, czy możemy sobie... Nie, nie możesz mnie denajować. Okej. Okay. Za daleko jesteśmy, tak? Tak. Udało się. Więc, jak dobrze wyliczyłem, oni bo zrobiłem 22 cali o kolei Urbosa. On ma jakiegoś inwa teraz? Czwórkę. Czwórkę inwa. Bundów? Siedem. Siedem. To może zrobimy nawet inaczej. Dobra, tutaj jest. Tak. Rzucę Final Painę na Vivat. Wyszło. I teraz tak. Tamtym rzucę obniżenie liderki tym o jeden. Siódemce? Nie wyszło, rzucę smajtę na piątce. Wyszło. Więc powiedzmy ten unit dostanie dwa mortale Geracinów. Zrobiłem dużego mastera. Dobra. Szyb jest szalenie, zginął tylko jeden Meggan. Tutaj troszkę oddział Geracinów zmarł, tutaj trochę chłopaków zmarło. Tutaj chłopaki mają rzucić wyłączonego Overwatcha. I teraz szarże. Dobra, szybkie podsumowanie rundy i kombatów. Tutaj oddział wyparował Warlord, wyparował jeden Magdan. Chłopaki zawiesili się na czterech. Tutaj jest oddział zawieszony. Tutaj nic się nie dzieje ciekawego dalej, patrząc potem. Znaczniki. Zrobiłem na pewno... kontroluję tak, jeżeli chodzi o znaczniki, o kurczę. Nie, to czekaj, to kontroluję więcej z tych znaczników z pilarów? Nie, bo masz tylko jeden pod kontrolą. Tutaj nikogo nie masz i tam nikogo nie masz. No dobra, czyli mam tylko jeden punkt wzięcia oszuchu. Dobra, i zabiłem więcej, zrobiłem wszystkie karciochy, teraz tura Kuby. To podsumowanie jest takie, że McGunny wyszły, jeden się cofnął, żeby mógł jeden pojazd wyjść. Ci mogą strzelać, no to dawaj szybciutko. Magic. Jeszcze powiedz tylko, co za karciochy wylosowałeś. Witch Hunter, Blatant Guts i Secure 2. No, Witch Hunter będzie się opierał na tym, że i Secure 2, że uda mi się zajumpować Shock Tegana po prostu na dwójkę i spróbuję w nim postrzelać. Także próbujemy. No dobra, a patrz tylko, jaki zasięg ma Dajump. Znaczy, na cały stół możesz przenieść jednostkę. Bo to nie, jest... ale wybierasz z zasięgu ilu? A, tam nie wiem, 12 cali, ale ja z tego strzelam, wybieram. A, dobra, okej. Okay. Spoko, to proszę rzucić. Pyk, weszło. 7, ale styk. Oczywiście wybieram jego, 9 cali od ciebie i na dwójeczkę. Czekaj, jaki jest value? To jest 9, tak? Czy 7? 7. Ale czego? Da jumpa. Da jump sam siebie na 7. Dobra, to weszło. Wyrzuciłem 7, więc na czysto. No i co? Smite jeszcze pozostawiony od tego gościa. No i czemu nie? Spróbuję. Weszło. Cyk, to 2. To zabiłeś podstawkę do końca. No. Dobra. I szybki shooting będzie raczej. Szybki shooting, tak. Ta czwórka nie może, więc ten jeden, który się cofnął. Czyli masz minus 2 kary, ale tak. Zawsze na szóstkach to jest. Tak. Trzy strzały. Dwie jedynki do przerzutu. Szóstka, raz. Jeden dodatkowy, bo to jest taka daka. Jeden tylko raz, czy zrani. Zraniło. Raz. Nie. Dobra. I pozostała 3, 6, 7, 8, też nie wypada. Śmiało. Mogę rzucić po razu? Tak.
Wydaje mi się, że i tak nie mają innych celów, więc... 3, 4, 3, brakuje mi kostki. Aha, bo ja sobie zaznaczałem punkt, a to czymś innym będę zaznaczał. A to bez sensu, bo i tak będę musiał układać. Mało. Czyli tak. 3 za to. 3 za to. 2 za to. No i jeszcze tutaj 3 za to i po jednej, czyli 3, 4. Przerzuty pał najpierw. Szóstek mamy 3, 4, 5, czyli 5 dodatkowych. 4, 5. Przerzut pał. Jedna szóstka. Czyli 6. 3, 6. Dobra. Tak. 2, tak. 3, tak. 4, tak. 5, nie. 6, tak. 7 było, tak? 7, nie, tak? To znaczy, masz musisz przebić tafla. Albo wyrównać. Nie, to jest tutaj ok. Bez jednego, czyli 6. 6 save'ów. No to jest 3. Po kolei. Raz. 1. 2. 1. 4. Czyli jedna podstawka spadnie? Tak. No i ostatnie za 4. Spadły dwie podstawki. Mhm. Ktoś jeszcze może strzelać? Shock Attack Gun. To co chciałeś zrobić? Tak, Shock Attack Gun. Gwiazda tego drogi. Zobaczymy, czy to się zrobi. Psykera. Psykera. O, wiesz to niżej oczywiście, bo chcę dwójkę kontrolować, no nie? Może za ścianą się uda nawet. A musisz widzieć cel? No tak, z zabity dechami. A na pierwszym piętrze jak stanę? Będę kontrolował i widział, nie? No to tak. Także dodatkowa ochrona. Siła. 9. No. Ilość strzałów? 6. Wow. Mam jego minusy? Co? Nie, nie ma żadnych. Okej, okay, no to na piątka. Przerzuty pał, czyli dwie piątki. Dwa razy tylko trafiło, na dwójkach. Dwa razy. Minus 5, ale to nie ma znaczenia. Nie, zdane dwa inne. Ajajaj, najgorzej. No i co? Szarży? Nie. Bitwa. Bitka wręcz, no. Tutaj. No to ciach. Czekaj, oni się mogą dostawić, on może się dosunąć, on będzie bliżej i ten jeszcze tylko dojdzie do walki. I ci nie mogą. Dobra, to ci muszą do nich jeszcze dojść, przepraszam. Git. 2, 4, 6, 8 tutaj. Mhm. Trójki, cyk, 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 trójki, ulala, 3, 6, 9, 10 sejwów na tych tutaj. 3, 5. Zginął jeden. Bardzo ładny rzut. 2, 4, 6, 8, 9, 2. To było w tych bliższych, tak? Tak. To, dobra. Teraz ten drugi. O jest, zabiłbym się. Słaby rzut na trafienie. I na zranienie. Też bardzo słaby. 4. No tutaj już uczciwie, 3 umarło. I cały unit. Tyle. Jeden zrobiłem to Secret 2 i Blood and Guts za jeden. Dobra. To szybciutko. Ruchy są takie, że ustawiłem pozostałe motorki na nie, żeby ósemka meków ich nie widziała raczej. Zresztą jak się będą ruszać, no to może tak, ale wtedy będą strzelać i tak do dupy. Tutaj chłopaki wszystko się przesunęło, żeby zabić tego jednego. On ma jakiegoś inwa? Nie. Nie. Ale spróbuję go zabić po prostu u szczarów. Obniżę mu liderkę na 7+. Nie. Rzucę w niego smite'em. Tak. 3. Dobra, dostanę jednej. Rzucę w niego smajtem na 6. Nie. I rzucę może, nie wiem, popychaczkę na nią. Czemu by nie? 7. Weszło. Tutaj jest. Ok. Dobra, i to teraz będzie strzelanie. Wystrzelę. Trafiłem. Liderka, ile mówisz, jest jego 6? Albo 7, no ale chyba 6.
Tak czy inaczej 9. Dostaniesz do 3 mortali, 3 mortala. Było tylko na jednym, więc to wystarczyło. Dobra. To teraz strzelanie tak, rozdzielę. 2. Wezmę trochę kości. 2 wystarczy. Tak, 2 z tego działu wystrzeli do niego. Znaczy, to jest tak, 2 i 1. To jest oddział 5. Dobra. To jest ile? 3 strzały. W ten pełen, zdrowy. 2 razy trafiło. Tutaj będzie D3 mortal, 1 save, AP1, damage 1. Nie, czyli łącznie 2, tak? Tak, tutaj. Teraz 2 w ten. 7. Wszystko. 4 mortale i 2 save'y. Ten środkowy. Mhm. Nie, czyli 2. Dobra. I 1 w ten zraniony na 3 łódach. Mhm. 1 strzał nie zranił. Dobra, to teraz tak. Tych 2 wystrzeli w niego i 1 wystrzeli w tego zranionego. Mhm. 7. Z jednego. 3. Znaczy to są 2. 4 mortale tutaj, więc to chyba wystarczy. Różek mortale. Tak, i tutaj. 4 strzały. 3 razy. 2D3 mortale, więc. Dobrze. Znaczy on ma 2 wundy. Nie, 2 weszły. Zostało na 4. To weszło 5. No dobrze, to teraz tutaj 2 wystrzeli z pistoletów. Jedno weszło, żadne nie zraniło. Tutaj wystrzelę w nich lepszą bronią. Znaczy profilem z 3 strzałami. 3, więc liczy się jako 9. Tyle zraniło. To jest 3, 6, 7. AP3. Tu schodzi. I wystrzelę 3 strzały. Overwatcha wyłączę. Raz zraniłem AP1. W ten sam żółty unit. Dobra. To jeszcze jeden. Dobra. To jeszcze tam wystrzelę 6 strzałów. To będzie chyba tyle ze strzelania. 4 weszły. 3 save AP kreska na żółtym oddziale. 3 schodzi. Oj, pechowi chłopaki. No dobra, no to słuchaj szarże, nie będę przedłużał tego. Unit 5 zaszarżuje w 2 McGunny. Dobra. Pierwszy. 2 razy. Nic. Drugi. 2 razy. Nic. Przerzut jedynki. Nic. O, 1/6, 1 dodatkowy. Nie, 1 tylko wszedł, czy zrani. Tak. Nie. No to spróbujmy. 8. No to. Będzie bit. To wystarczy, żeby wejść tu. Tu. Po prostu na tym się zawiesić i tyle. Ten zaszarżuje w groty i w McGunna, tego jednego. To on będzie go widział, to spróbuję. Widzi go? No tak, nie jesteś z perspektywy. Okej. Okay. Żeby nie było. To faktycznie skrzydełko widać. Dobra. 2 razy. Nic. 4. Nie, trójka uczciwa. Tutaj. Ale było uczciwe. No i dobra, i teraz ci. Znaczy tak, ci sobie polecą na tego. Dobra.
Siedzi. Znaczy on ma coś do strzelania? No, tam. Raz. Nie. Raz. Dwa. Trzy. Tym mi doszarżuje, bo... Znaczy dobra, tym mi spróbuję tu zaszarżować. Osiem. Obawiam się, że to może nie wystarczyć. Ano, jeszcze przez las. Nie. Tutaj zaszarżuję. Ten unit. A już wystarczy. Znaczy powinien. Tak. 6 celi. Tylko zrobię to tak, żeby osaczyć się na nim. Ja powiem tak, nie będę oryginalny. Ja jedyne co chcę zrobić, bo nie jesteś w stanie tutaj wejść, ani tutaj. Więc jedyne co, to tutaj będę tłukł z łokcia i tutaj będę też tłukł z łokcia, żeby trzymać ich w kombacie, więc może jakaś rana wejdzie, wolałbym, żeby nie. To tutaj szybciutko kombat. I teraz co będzie biło? Znaczy to będzie tutaj biło. I na piątkę. 3 save, AP kreska na żółto unit. 3. Tutaj mam raz, dwa, trzy, 15 ataków z łokcia. Pierwsza trójka. Oj, niedobrze. I tutaj będzie piątka. Na razie 4 save'y. Na ostrzeganie, tak? Tu. Jeden. Znaczy powiedzmy, że jeden zaatakuje. Znaczy, że atakowało tylko trzech tutaj i jeden ma już zaatakować tutaj. Wszystko, 4 dlatego. On jeszcze był zdrowiutki. Tak. Super. I tutaj jeden. Dwa razy. Raz. Apek, krecha. Zdane. Tutaj też będzie z łokcia bite. Raz. No to oddawaj, proszę. Wezmę już twoje. Te dwa smaszegane. Taki raz. Raz. Nie. Ten gość tutaj. Dwa. Raz. Nie. I te tutaj, tak? Tak. Dwa, cztery, sześć. Ten też się dosunie. Osiem. Bez tamtych. Bez tych. Trójki, bez jednego, pięć. To dwóch ginie, oddział zrobił kamikadze. No dobra, to moralki. Oni? Oni uciekają. Dobra. To teraz Skarcio. Kingslayera zrobiłem w poprzedniej turze. Assassinate nie zabiłem ci żadnego charaktera. No. I Secure 2 zrobiłem, bo wleciałem wszystkim. Zostawię sobie Assassinate'a. A tutaj robiliśmy walkę wręcz z tym smaszek? Nie, go zastrzeliłem. To był charakter tak naprawdę, więc zastrzeliłem. A, no to okej. Okay. No to Assassinate też został zrobiony w takim razie. I słuchaj, podsumowując. Raz, dwa, trzy... A, tam jest jeszcze kombat. Ale tu już zrobiliśmy kombat. W groty. Tam chyba zaszarżował. A, dobra, dwa razy trafiłem, raz zraniłem. AP kreska. Jeden pada. I oni cię nie poddają, tak? No. 9, 3, 6, 9. To kurczę. Ula, da. Ładnie, szóstki. Szóstki. Nic. No dobra, to twoja tura. Szybciutko zrobimy. Karcioszki. A, i dostaję tak, za więcej zabiłem chyba. Tak, więcej zabiłeś. I kontroluję raz, dwa, trzy punkty. Więc dostaję 4. Tak, no? No, stoi na wszystkim. Nie będziemy zobaczyć. No, ja nic stąd nie zrobię, ale wezmę sobie No Prisoners. Secure 2. No, nie wiem, Secure 1. Tu wyjść ustaliliśmy, że nie mogę. Tam też nie? Tam też nie mogę. Grać na nim tylko mogę ewentualnie.
Więc próbujemy postrzelać do tego jednego samolotu. Jeszcze masz ten... Pamiętaj o tym, że możesz jeszcze dwa czary jakieś ciekawe rzucić. W sensie da jumpa albo smite'a. Tak, da jumpa rzucę po to, żeby spróbować tą dwójkę. Nie, jedynkę kontestować, czy dwójkę? Dwójkę. Znaczy dwójkę trzymasz, ale tam, tu nie ma charaktera, więc nie ma żadnego obseka. Okay. Więc jak tutaj skoczysz, no to zdobędziesz. Ale, będzie jeszcze twoja tura, w twojej turze ty mi ich wybijesz, więc to nie ma znaczenia. A ty masz defenda czy secura? Secura. Ale to trzymasz. Swoje, okej, okay, no dobra, masz rację. Ale musiałbym doszarżować. Ewentualnie mogę spróbować rzucić... Mogę spróbować rzucić do jumpa na Grecinę i powiedzmy na jedynkę. A nie, czekaj, nie wejdziesz tutaj. Bo tutaj faktycznie 9 celik jest. No. Dobra, to tyle w takim razie z ruchów. Nic więcej nie robię. Czarowanie, on smite'a puści. To jest chyba na jednym łundzie, więc to raczej nie będzie jakiś wyczyn, żeby go zabić. A nie jest oni najbliżsi? Do nich jest 11, on jest bliżej. No trudno. Weszło. No, ja to wybuchnę. Chciałbym, żeby wybuchł. Nie. Ale masz zrobionego no prisonersa. Za jeden. Do jumpa. Cmentarzysko. Do jumpa wyszła na 10. 10. Więc spróbujemy... Przepraszam? Oczywiście. Tutaj no. Czekaj, nie, grecznymi chciałem. Przepraszam, grecinami. Oni 9 cali. No i tyle, szarów, strzelanie. Te nasze gany będą widziały kilka trupsów i to sobie postrzelają. Znaczy, wydaje mi się, że dwóch widzi trupsy. Na pewno tak. Tutaj tutaj to trzech. Tutaj dwóch. Trzech. No to trzech. Trzy z naszego. Znaczy no jeden wystarcza, ale... Jeden strzela raz, nie trafia. Drugi raz, jedynka przerzut, nie. I trzeci, trzy razy. Piątka, jeden raz tylko trafił, czy zranił. Nie. No to one są jednobundowe, więc ciach. Więc to nie ma znaczenia. Greciny... Postrzelają? Snajperzy. Greci nie postrzelają. Piątka, czwórka i szóstka nas interesuje. Jedna szóstka. Nie. Te w trzy. Na piątkach raz. Czyli. Dwójka mają? Tak, tak z tego co mają. Tak. Nie, jeden z nich. Okej, okay, na dziewiątce. Ja od tu ich czterech zostało. Nie. Dobra, dziewiątka nas interesuje, nie. A ich nie obowiązuje here we go? Nie. No dobra, to zrobię kombaty. Tylko no prisoners. Kombaty, kombaty. Jeszcze. A, okej. Okay. Dobra, tu mi oddasz, bo bijesz pewnie normalnie. Tu mi oddasz normalnie. Więc lecimy dalej. Dobra, to szybciutko moja tura. Normalnie, bo też staramy się szybko. Tutaj zginęły greciny. Dwa memgany. I teraz tak, ustaliliśmy, że jest też dosyć późna pora. Że kończymy. To w zasadzie jest wszystko stoi na znacznikach. I tak, to robię... Tak, ja nie jestem w stanie nic robić, bo sobie po prostu rób karty jeszcze na piątą i szóstą turę, tak? No to zobaczymy. Mam tak... Znaczy odrzuciłbym pewnie te dwie, tak? Znaczy może bez tego secure, no bo tylko zrobię dominację. Robię behind enemy lines'a. Mhm. Overwhelming firepower nie zrobię, no bo zakładam, że mangany mi po prostu zabijają chłopaków. Behinda robię. Advansa robię, bo mnie nie ma. Trzymam, znaczy nie trzymam w sumie advansa. I teraz tak, tutaj dostaję
Dwa razy dostaję po 3 punkty, bo stoję tu, 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 tu. Mhm. I raz zabiję ci więcej, więc mam 6 punktów za to. I raz za to, że więcej zabiję. No to policzmy skarczek tylko, żeby wyszło. 8 plus to, co miałem ten, to 9 punktów z całej gry mam, także. Dobrze, to jest 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 i 5, 19, 20. Same kart, tak? Same kart, plus 20. 6 za różnicę w kill pointach, plus te punkty, które miałeś wcześniej. No to wychodzi dużo do... Dużo do ciebie. Dobra. Dzięki za grę. 25 na pewno, a to jest jeszcze dużo, tak? Dużo, dzięki za grę. Słuchaj, fajnie Kuba, jakieś podsumowanie? Jak cię grało? No to był pierwszy raz na Arlekiny WoW, więc fajnie, że mogłem sobie z nimi zagrać i zobaczyć, jak się migają. Fajno, masz tą rozpiskę. Wydaje mi się, że kilka błędów popełniłem w trakcie gry, które mogły przeważyć szale zwycięstwa, a tak to no co no. Dobrze się grało. Co, zawitasz jeszcze raz na kanał? Pewnie, że tak. Dobra, to się widzimy. I do usłyszenia. Cześć, dzięki. No, dzięki.